Cześć, z tej strony Agnieszka z projektu Analysia. Mam dla Was komunikat bardzo ważny, mianowicie dla wszystkich posiadających osób książkę Analysia Cambia la Vida w starej wersji, czyli edycji pierwszej. Mam taką informację, że wydaliśmy drugą edycję tej samej książki. Jest to wydanie drugie, poprawione i rozszerzone razem z nagraniami MP3. Zmieniła się cała szata graficzna książki. Nasza nowa graficzka zaprojektowała książkę w dużo ciekawszy sposób, gdzie wokabulario tym razem jest tutaj z boku, nie pod spodem, jak to było w poprzedniej książce. Dodatkowo każdy czasownik nieregularny został w formie buta przedstawiony, jak on się odmienia, jaka jest nieregularność. Trudniejsze czasowniki, wszystkie, które się pojawiły, i rzeczowniki też, w książce znajdziecie w wokabulario. Natomiast po całej historii zmieniła się bardzo mocno część gramatyczna. Teraz już jest kolorowa, a do każdego zagadnienia gramatycznego, gdzie to tutaj, jest nagranie MP3 z wytłumaczeniem danego zagadnienia gramatycznego, tak żebyście mogli jeszcze lepiej zrozumieć elementy, które zostały użyte w tym opowiadaniu. Tradycyjnie po każdym zagadnieniu gramatycznym są zadanka do zrobienia. Mamy rozszerzoną książkę o czasowniki być, bo z tym jest duży problem. Bardzo dokładnie wytłumaczone. Kładziemy mocny nacisk na ten element. Oczywiście ćwiczenia także są po tym zagadnieniu. Czas teraźniejszy, regularne czasowniki, nieregularne czasowniki, czasowniki zwrotne, czyli się. Następnie tłumaczymy przyimki. Też jest MP3 nagranie. Kolejny element to jest przymiotnik i czasownik gustar i niektóre zaimki. I to wszystko znajdziecie właśnie w nowej wersji Analysia Cambia la Vida. I teraz komunikat jest taki, że osoby, które posiadają starą wersję książki, mogą otrzymać darmowego e-booka z nową wersją, z dostępem do tych wszystkich elementów, o których przed chwileczką powiedziałam. Co należy zrobić? Wystarczy wysłać do mnie maila, może być to skan paragonu, może to być nawet zdjęcie z książką, że ją macie rzeczywiście, i na waszego maila wyląduje e-book z książką. Mam nadzieję, że podoba wam się mój pomysł i pozytywnie zareagujecie. Zapraszam do odbioru własnego e-booka z nową wersją. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i osoby, które oczywiście nie mają jeszcze naszej książki, zachęcam do zakupu, ponieważ jest to świetna książka dla osób początkujących, gdyż cała opowieść napisana jest wyłącznie jednym czasem, czasem teraźniejszym. Naprawdę bardzo przydatne słownictwo, które jest wytłumaczone. Także na pewno nikt z Was, kto jest na początku swojej drogi, nie powinien mieć problemów z przeczytaniem tej pozycji. Zachęcam gorąco, dziękuję bardzo za uwagę i czekam na Wasze maile. Muchas gracias. Ciao!